Zastanówmy się, co to znaczy 1 druga razy 5. Zobacz, nie pytam ile to jest, tylko co to oznacza. Potem też będę chciała wiedzieć jaki jest wynik, ale najpierw zastanówmy się o co chodzi, co ten zapis oznacza. Pierwszy sposób to zauważenie, że 1 druga razy 5 to jest to samo, co dodanie pięciokrotnie liczby 1 druga. 1 druga, dodać 1 druga, dodać 1 druga, dodać 1 druga i jeszcze raz dodać 1 druga. 5 razy dodaję 1 drugą, a to jest to samo, co 1 dodać 1 dodać 1 dodać 1 dodać 1 dzielone na 2, czyli inaczej 5 drugich. 5 drugich. Przejdźmy do kolejnego sposobu. Mamy tutaj na przykład 5 kwadracików. 5 kwadracików, jeden kwadracik, skopiuję go teraz i mam już 5 kwadracików. Mamy wziąć połowę z nich. Zatem wezmę jeden ten, drugi i połowę tego. Czyli to podzielę na pół i wezmę połowę. Zatem wziąłam 2 i kawałek. Ile to jest? Jeśli podzielę te wszystkie kwadraciki na równe części, czyli tutaj na pół, tu na pół też jest, to ile wzięłam równych części? Wzięłam 5 równych części z kwadracików, które były podzielone na dwie części. Zatem wzięłam 5 drugich kwadracika. Zobacz, tak naprawdę mnożenie przez liczbę jest proste. To jest inaczej jak mnożenie przez ułamek, bo 5 możemy zapisać jako 5 pierwszych. A wiemy, jak się mnoży ułamki. To jest inaczej 1 razy 5 dzielone przez 2 razy 1. 1 razy 5 to jest 5, 2 razy 1 to jest 2.